piąty i witam Państwa, kłaniając się bardzo nisko, Artur Pasuszko. Tym razem na piątym jubileuszowym festiwalu promocji lansów Siernisko. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, również od 5 lat lokalne Siernisko buduje z nami Pan Wójt Gminy Rzeczniów wraz z radnymi. Pan Wójt objawi się nam około 18, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie naszego festiwalu. Ja teraz, kochani, żeby nie przedłużać, króciutko zapowiem, co się będzie działo. Natomiast winny jestem Państwu usprawiedliwienie. Otóż opóźnienie nastąpiło, ponieważ musieliśmy troszeczkę spraw technicznych podregulować po to, żeby w trakcie nie było usterek i mam nadzieję, one nie nastąpią. Wszystkich witam bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich sponsorów, witam organizatorów. A chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, co będzie się działo na scenie, będzie się też bardzo wiele rzeczy dziać wokół sceny. Widzicie, kochani, to są wszystkie takie piękne, barwne stoiska wystawowe. Na tych stoiskach się będzie wiele działo. Między innymi będzie się działo dużo na stoisku Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie. A jakże panie nas nie zawiodły, wystartował już konkurs Przegoń Zakalca o tytuł Słodkiej Babki Gminy Rzeczniów oraz konkurs Sama Wymyśliłam, Sama Upichciłam. Na tegoroczny piąty turniej kulinarny gospodyń domowych Sama Wymyśliłam, Sama Upichciłam oraz cukierniczy Przegoń Zakalca nawiązujące do tradycyjnych smaków i produktów ziemi rzeczniowskiej wpłynęło 12 zgłoszeń. Między innymi tutaj pani mi podały żeberka wędzone w kiszonej kapuście, malinowy chruszniak, bułeczki drożdżowe z nadzieniem jagodowym, kapusta z grochem, babci Zosi. Mam nadzieję, że Państwo jesteście już po obiedzie, bo ślinka cieknie na samo brzmienie tych nazw. Kto otrzyma laur Słodkiej Babki Gminy Rzeczniów? Rozsądzi jury w składzie pani Aneta Giemza, przewodnicząca, pani Stanisława Makowska, pani Ewa Kijas, pani Irena, przepraszam, ślina mi ugrzęzła, Kościelecka-Bajkowska oraz pan Mirosław Błuszkiewicz. Ponadto, moi drodzy, Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie zaprasza do swojego stoiska, gdzie już za kilka minut zarówno dzieci, jak i dorośli mogą wziąć udział w konkursie Piąteczka. Jest to konkurs przygotowany specjalnie z okazji piątego jubileuszowego festiwalu promocji i lansu Siernisko. Konkurs przewidywany jest... Jestem tutaj, mam i tak, tak. Najfajniejszy sposób, a to znaczy, że Państwo będziecie się bardziej zmieniać się w brzmieniu tego koncertu, który będziemy już za chwileczkę. Kapliczkę trzeba zdjąć. Zostaną zamknięte kapliczki do głosowania. I nagroda publiczności będzie przyznawana około godziny 18, kiedy też zostanie przedstawiony sponsor. Twoje Radio Lipsko. Wojtku, oczywiście jestem na stanowisku jak zawsze. Twoje Radio Lipsko wraz ze swoimi słuchaczami mocno trzyma kciuki za debiutantów. Wszyscy stoją w blokach startowych, są gotowi. Jesteście gotowi? Niech moc zatem będzie z nimi, bo Twoje Radio Lipsko na pewno ich nie opuści. Powodzenia, trzymamy kciuki. Dzięki Wojtku. Prezentować. Szymek Brona. Natalia Maciaszczyk. Paulina Marchewka, duet Paulina i Natalia, Angelika Ciucias, Agata Misztal, Karolina Łygan, przepraszam, Karolina Łygan nie będzie, zachorowało dziewczę, prosiła, żeby was przeprosić, za rok zaśpiewa na pewno Kinga Rogala. Paulina Urbańska i Małgosia Lachowicz. Proszę was bliżej tutaj, zaśpiewajcie. Państwo pomóżcie. Państwo pomóżcie, pomóżcie Państwo. Ale będzie. A tam, gdzie to kretowisko, piękne balony w górę, żeby nie wiedzieć.
tak jest. Koncert, dziękuję wam pięknie, przygotujcie się, koncert konkursowy. Talent Gminy Rzecznik oceniać będzie jury w składzie przewodnicząca jury pani Monika Makowiecka z Centrum Aktywności Lokalnej, Justyna Hamera, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ćmielowie, pani Monika Gromczyk, przedstawiciel lokalnej grupy działania Krzemienny Krąg, Jacek Wójcik, pracownik Urzędu Gminy i pani Krystyna Wójtowicz, dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki. Abyście państwo razem z nią poszli i pomalowali jej świat. Agatka Burek w utworze Chodź, pomaluj mój świat. Zdobywaj, zaklinaj czas.
Likwiduje bariery i równa poziomy. Duet tworzą bowiem Julka Nachyła i o głowę wyższa Agatka Burek. Zapraszamy, zaśpiewają utwór Sylwii Grzeszczak, Pożyczony. Na rok i obiecuję, że widzę.
Julka Nachyła i Agatka Burek. Zamknęły pierwszą część konkursową. Proszę Państwa, przedstawiam Państwu. Spokojnie, upalne południe lipcowe, przydał się taki oddech. Proszę Państwa, Angelika Ciucias jest uczennicą drugiej klasy gimnazjum, a przygodę z piosenką skończyła w pierwszej klasie podstawówki, jak sama twierdzi, i tak jej zostało. Dzisiaj odważnie zmierzy się z wielkim przebojem Edyty Górniak. To nie ja. Przed Państwem Angelika Ciucias.
To nie ja byłam Ewą. Brawo, brawo. Odważna dziewczyna. Utwór Edyty Górniak nie jest łatwo, ona nie ma łatwych utworów w ogóle. Proszę Państwa, Agata Misztal pochodzi z Michałowa, jest optymistycznie nastawioną do świata osówką. W ubiegłym roku zaskoczyła nas utworem niemieckojęzycznym, a w tym roku sięga po repertuar polski, zaśpiewa piosenkę z repertuaru Maryli Rodowicz pod tytułem wdzięcznym Szparka Sekretarka. Chodź Agatka, chodź, 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 pośpiewaj ludziom o Szparce Sekretarce. Agata Misztal. Brawo. Agata Misztal, Szparka Sekretarka. Proszę Państwa,